Witam Was, moi drodzy. Dziś widzimy się przy 107 numerze naszego Trabanta niebieściutkego. Jak widzieliście, Trabant już praktycznie jako samochód jest zmontowany. Dziś mamy dużą część, dlatego odwrotnie zawsze jest, zawsze są części na gazetce. Dzisiaj jest odwrotnie, gazetka na częściach, dlatego że zobaczcie te części. No, ta część jest duża. Fajna, no ale dobrze, do tego dojdziemy później. Mamy tutaj gazetkę, właśnie położymy ją na tym boczku przyczepy. No i tradycyjnie zobaczmy, co mamy w tym numerze 107, jakie artykuły mamy zamieszczone i co nam tutaj wydawca nakazuje przy montażu. No i tradycyjnie po otworzeniu mamy instrukcję budowy, lewa ściana boczna przyczepy kempingowej. No i mamy tutaj montaż ze zdjęciami, postępy składania, kroków 6, w tym numerze mniej. O, przesunę tutaj, bo mi się z kadru uciekło. No i później mamy w dalszej części gazetki tradycyjny artykuł Historia Trabanta. Ozdoba gór, jak Trabant nauczył się latać. Trabant nigdy nie był samochodem wysokich lotów, raczej odwrotnie. Codziennym, mocno przyziemnym towarzyszem podróży. Nie dotyczy to jednak egzemplarza Trabanta, który stał się znany pod nazwą Hütem Trabi. Niebieski samochód został przywieziony helikopterem w góry południowego Tyrolu. Okazję. 120-lecie założenia schroniska Zwickauer Hütte na wysokości 3000 metrów nad poziomem morza. Myślałem, że będą chcieli go zrzucić tam z tyłu helikoptera. No nie wiem, taki żart. Język niemiecki fajnie się czyta. W dalszej części mamy nadal tutaj artykuł o tych górach, o Trabancie. Zwickau do południowego Tyrolu, Trabant przejechał na lawecie. Tu mamy taki z podpisami. No i następny artykuł. Nostalgia, wierny jak magnetofon szpulowy. Ta konkretna marka była przez lata marzeniem każdego audiofila. Zapracowała sobie wręcz na miano legendy. REVOX produkowany od 1950 roku był magnetofonem szpulowym. Może pora opowiedzieć o tym niesłusznie zapomnianym sprzęcie audio. Także tak to wygląda. I na odwrocie mamy to, co będzie w numerze 108. O, elementy bagażnika dachowego. Widzimy tu na zdjęciu, nic o tym, że tak powiem, nam nie pokazano, a jednak będzie bagażnik dachowy. W ten sposób wygląda ten nasz numer 107. No i otworzymy, zobaczymy tą część. Część w listrze. O. Wygląda to w ten sposób, ładne, błyszcząco. Listwa, mocowana na śrubki, o, nawet mi się dopasowało, śrubki AP. Zatem zapraszam Was do obejrzenia relacji z montażem tychże części numeru 107. W ten oto sposób wyglądają zmontowane części. Przy numerze 107 listwa przykręcona do boku. Wygląda to w ten sposób, że bardzo fajnie się to prezentuje. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do oglądania następnych. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.